Cześć, tu Marta z bloga pipilotka.pl. Zapraszam Was na spacer po moim ogrodzie. Zacznijmy od tego, że nagrywam ten film drugi raz. 2 tygodnie temu nagrywałam, ale nie zdążyłam dodać. Dlatego dzisiaj zrobię taką małą aktualizację i od razu przyznam Wam szczerze, że ja już mało robię w tym ogrodzie, ponieważ teraz się zaczął etap robienia przetworów i ja już niewiele czasu mam, żeby do tego ogrodu zaglądać. Ale pokażę Wam, jak to teraz wygląda, co muszę zrobić, powiem Wam, bo już w tym tygodniu będę wyrywać buraki i robić buraczki na zimę, bo no zresztą zobaczycie sami. Także no chodźmy. Teraz jesteśmy w takim naszym mini sadzie. Tutaj jest nektarynka, ale ona się w tym roku nie udała. Były dosłownie 3 nektarynki. Jedną zjadłam ja, jedną mąż, jedną córka. Tutaj jest renkloda. To jest drzewo do przycięcia, ale i tak bardzo dużo owoców miała. Zrobiłam kilkanaście słoików dżemu. To w sumie takie powidła robiłam w wolnowarze. Zjedliśmy dużo. Nie robię kompotów, bo jakoś u mnie rodzinka nie chce pić kompotów. My raczej wodę pijemy. Jeszcze mam mnóstwo ich do zebrania, mnóstwo ich się zmarnowało, ale ja jakoś nie biczuję się za to, bo nie będę przetwarzać czegoś, czego potem nie zjemy. Zjedliśmy tyle, ile się dało, zrobiliśmy dżemów tyle, ile się dało. Ja już po prostu, w sumie już, z początek mojej drogi z ogrodem, ale stwierdzam, że będę przyjmować taką postawę, że ile się da przetworzyć, ile się da zjeść, to super, resztę albo rozdajemy, albo po prostu, no, jeżeli się nie da, no to zjedzą sobie osy. Tutaj mam takie trawy. To są trawy pampasowe, a tu jest ostnica ponytail. I mam taki wielki dylemat, co z nimi zrobić, bo słyszałam, że one, bo to są moje, które ja siałam. Słyszałam, że lepiej ich na zimę nie wsadzać w ziemię, tylko właśnie jedną zimę, ten pierwszy ich rok wziąć do garażu. One są w takich dość małych doniczkach. Mam większe, więc będę je chyba przesadzać. Prawda jest też taka, że ja nie mam gdzie ich teraz posadzić w moim ogrodzie, bo nie mamy jakby jeszcze takiego wyznaczonego miejsca na to. Musimy posiać trawnik, musimy zrobić kostkę, więc na razie one chyba zostaną w donicach. Nie wiem, czy mi się nie zmarnują, ale no chyba tak będę musiała zrobić, po prostu do donic, wiader i gdzieś tam je postawić w jakimś cieplejszym miejscu na zimę. No nie wiem, może Wy macie jakąś radę i mi powiecie, co mam z tym zrobić. Dobrze. Nie będę Wam więcej tu już mówić o owocach. Mam jakieś gruszki, w ogóle ta gruszka się totalnie w tym roku nie udała. Jeszcze coś powiem. Popatrzcie. Ja wiem, że my za bardzo nie robiliśmy nic owocami. Mąż trochę podcinał, tutaj jest dużo wilków też do podcięcia w przyszłym roku. Ale tu jakaś coś się wdało w to i jakaś chyba choroba grzybicza po prostu, no nie wiem. W zeszłym roku miałam mnóstwo gruszek, byłam świeżo po porodzie. Miałam mnóstwo gruszek, mnóstwo jabłek. Robiliśmy szarlotki, tak mieszałam jabłka z gruszkami. Robiliśmy, tutaj mam taką październikową gruszkę. Robiliśmy takie crumble, czyli po prostu pod kruszonką owoce. Nie robiłam też kompotów, bo też mama mi powiedziała, że mam nie robić, ponieważ ona też mnóstwo zrobiła i ewentualnie, jeżeli będziemy chcieli, to nam da. Dobra, idziemy do ogrodu. Tutaj na razie mamy taki prowizoryczny miejsce na wyrzucanie różnych resztek. Oczywiście to się zmieni, ale póki tak mamy, to pokażę Wam. Nie będę się tego wstydzić. Spełniło się moje marzenie. Marzenie, żeby dynia się sama posiała. I się posiała. I popatrzcie, jak ona się rozrosła. Tutaj już jest, są owoce. Idzie tutaj. Już mi na maliny zachodzi. Ale maliny już się kończą, także jest okej. I na te nasze tutaj zbiorowisko palet. No jest ogromna. Fajnie, bo te dynie są bardzo dobre. Ja nie wiem, co to jest za odmiana. To ona urośnie, będzie taka pomarańczowa, taka zwykła dynia, ale ma bardzo fajny miąższ, fajne pire się z niej robi, chociaż ja w tym roku nie będę robić za dużo pire, ponieważ mam jeszcze z zeszłego roku zamrożone. Tu mam maliny też w takim stanie trochę średnim, zarośnięte. Tak jak mówiłam, ja się nie będę biczować za to, że nie mam czasu poplewić, mam 2 dzieci, dom do ogarnięcia, YouTube'a, także tak to wygląda, ale bardzo dobre i powiem Wam, że kupiłam w tym roku malinę żółtą,
i była naprawdę bardzo smaczna i w przyszłym roku na pewno będę kupowała sadzonki i będę sadziła. Tu mam moje buraki. Tu już widzicie, już w kwiatostan poszedł. To jest burak liściowy. Dość dużo go używałam, ale na pewno mogłam bardziej, ale uważam, że taka jedna grządka jest wystarczająca. Można robić to ze szpinakiem, tak jak szpinak z czosnkiem i cebulką, podsmażyć sobie na patelni. Można zrobić zupę, można robić koktajle, więc bardzo fajny jest ten szpinak liściowy, ale tylko jedną, jeżeli już to jedną grządkę, żeby miejsca nie marnować. Tu są moje buraki, widzę, że tutaj mi się kret dobrał do nich, popatrzcie, jakie ogromne. Ja miałam dwie odmiany, burak chyba opolanka i burak kula, sprawdzę to i Wam napiszę. Tu już też, jeżeli chodzi o ogórki, przestałam je plewić, jak już zaczęły się rozrastać i bardzo dobre miałam plony. Już się skończyły, już nawet tutaj nic za bardzo nie ma. Widzę, jeszcze kilka ogórków pozbieram i tyle. Tu mamy kukurydzę i jedliśmy ostatnio i po prostu własna kukurydza to jest po prostu coś przepysznego. Właśnie muszę posprawdzać te i znowu może dzisiaj będziemy mieć na kolację. Kukurydzę moja córka uwielbia. Tu mam cukinię i to był super pomysł, żeby je tutaj dać, bo tak mi dobrze tutaj owocowały. Tu jest jedna zielona, jedna żółta, taka śmieszna. Chciałam Wam pokazać, ale nie wiem. O, widzicie? Tu zaraz muszę je też pozbierać. Ja z tej zielonej cukinii zrobiłam dwie porcje tej mojej salsy, na którą przepis macie w jednym filmie. Tutaj na górze sobie możecie kliknąć. I robiłam lecza. I do obiadu. Także naprawdę jeden krzak cukinii potrafi tyle owoców dać. A potem Wam pokażę te w wiadrach, które tak słabo się rozrosły, no bo były w wiadrach, także no, nie ma się co dziwić, nie? Tu mam mnóstwo mięty. Też mam cytrynową, pomarańczową, polecam, bardzo dobra. Tu mam pietruszkę naciową, bez korzenia. Super to jest. Ja robię czasami pesto z tego. Można do soku robić sobie soki z tego, albo koktajle podobno są mega zdrowe, no bo pietruszka dużo witaminy C ma, nie? I pewnie jeszcze mnóstwo innych rzeczy. Tu lubczyk prawie w ogóle go nie użyłam, bo ja bardzo mało zup gotuję. Ale jak już, mam też zamrożony lubczyk z zeszłego roku, ale no fajnie mi wyrósł, z zeszłego roku mi został, więc on tutaj będzie dalej rósł. Tu mam te słoneczniki. Jeden mi się połamał, tutaj leży i czeka, aż ktoś go weźmie i nasionka wydłubie. No, fajnie wyglądał podczas lata ten słonecznik. Tu mam ogórek, który puściłam po sznurkach. Super, będę to robić w przyszłym roku, ale dam na przykład tylko dwie sadzonki, bo tu chyba są 4 albo 5 i będę pilnować, żeby się za bardzo nie rozrósł, bo mi po prostu tutaj zaszedł na pomidorki. To są pomidorki koktajlowe, więc jakoś bardzo tego nie przeżywałam, ale jednak za dużo miejsca zajmował. Tutaj też wyszedł na drugą stronę, więc go też tutaj przycięłam. Szklarnia też jest trochę zaniedbana, ale tak. Mam tutaj pomidory. Jak wiecie, była zaraza. W sensie miałam wirus mozaiki. Tutaj też coś wzięło, jeden tylko krzak. Pryskałam je raz. I co? No jest dość dużo owoców. Ja jeszcze ich nie ogłowiłam. Ja wiem, wstyd w ogóle, wilków widzę mnóstwo, ale cały czas, tak jak mówię, jest dobrze, owocują. Muszę je ogłowić, żeby po prostu te nie marnowały siły na rośnięcie dalej. Ale tu mam bardzo fajne black cherry. One są bardzo smaczne, te pomidorki. One wyglądają tak, takie są trochę ciemniejsze. Bardzo są smaczne. Tu można zobaczyć. Tu są chestnut chocolate. Powiem Wam szczerze, że smaku nie ma rewelacji. Tutaj mam te wie... Okej, poczekamy. Tutaj mam odmiany takie wielkoowocowe, malinowe, typu bawole serca albo właśnie malinowe. Nie pamiętam już, które są które, ale no, rosną ogromne. Tutaj mam aurię, zabawę do przetworów robienia, więc z nich zrobię sobie, już tutaj widzę, ten jest akurat ogłowiony, zrobię sobie z nich, ale tutaj, o, jakiś wilk, zrobię sobie z nich przecier pomidorowy, bo trochę przecierów chcę mieć do zupek, bo powiedziałam, że nie gotuję zup, ale ostatnio postanowiłam, że będę robić więcej, bo
jak już zachęcę dzieci, to nawet jedzą. Tutaj też ten czarny koktajlowy, on tak ma dużo owoców, że po prostu szok. Powiem wam, niektóre pomidory przez tą zarazę bardzo mało owoców wydały. Ten na przykład pomidor, nie wiem nawet co to jest, no to po prostu totalna porażka. Tu też jakieś, znowu ja miałam dużo tych ukraińskich odmian rosyjskich. Tu znowu ten czesnacz, nie czesnacz, czekolad, tylko ten black cherry. Tu jest naprawdę gęsto, to muszę wszystko pousuwać. No i tutaj też są super ładne pomidorki. Co ja chciałam powiedzieć? W przyszłym roku na pewno nie będę się bawić jakieś dziwne odmiany, bo po prostu, że się w to bawiłam, zamówiłam ze sklepu internetowego, przyszły one z tym wirusem mozaiki, z którym jeszcze będę myśleć, co mam zrobić, bo podobno on zostaje w ziemi. Na pewno ożarowskiego wezmę, bo kolega mi dał sadzonko ożarowskiego i ten ma jest najbardziej smaczny. Po prostu czuć pomidora. W tych nie za bardzo. I jesteśmy tacy trochę podłamani z mężem. Będziemy próbować. Te są takie dość mocno dojrzałe, więc jeszcze zobaczymy, ale tak, najsmaczniejsze są te black cherry i ożarowski. Chciałam też mieć koktajlowe żółte, ale zmarnowały mi się, bo też są bardzo smaczne. Także to na pewno będą trzy odmiany, które będę brała i chyba po prostu będę brała zwykłe malinowe, jeszcze jakieś polecane przez inne osoby, jakieś bawole serce, no bo po prostu jestem trochę zawiedziona smakiem. Tutaj mam arbuzy, mam mnóstwo arbuzów. Już jednego arbuza takiego, to jest, tutaj wam podam nazwę, bo nie pamiętam, nie chcę was skłamać. I ten arbuz jeszcze nie do końca był taki dojrzały, ale już był bardzo smaczny. Tu moja bazylia, niedługo wam dodam przepis na pesto, które robię na zimę. Tutaj dalej, tutaj to w ogóle się stała masakra, bo ja tutaj mam pełno papryk, ale zostało to tak opanowane przez arbuzy, że tych papryk nie widać. Nie zmienia to faktu, że mam tych papryk dużo, zrobiłam z nich przetwory, robię z nich, do obiadu ich używam, także nie ma problemu. Tu jest ze sklepu wycięte pestki nasiona, z delikatesów centrum to były brane, pamiętam. I to są te najlepsze, teoretycznie, ja nie jestem z nich tak bardzo zadowolona. Ja lubię bardziej mięsiste papryki. Lubię takie, że mają, nie są takie cienkie, a te takie właśnie są, więc ja w przyszłym roku też ze dwie sadzonki może sobie wsadzę, ale wolę jednak te zwykłe, tradycyjne papryki, mimo że te no, rosną naprawdę, dużo owoców dają i są fajne, mają mało pestek. No ale jakoś, no na przykład do przetworów muszę bardzo dużo ich wykorzystać, żeby tam ten kilogram mieć na przykład do salsy tych papryk, a takie zwykłe, no to jednak są bardziej mięsiste i ciężkie. Tu kolejny arbuz, tu mam arbuza. Pytacie mnie, w sensie no kilka osób się mnie pytało, jak kiedy wiadomo, że arbuz jest gotowy. Podobno jak się popuka i się słyszy pusty dźwięk, nie wiem, czy słyszeliście, no to już niby jest pusty dźwięk, ale to jest nie do końca prawda, bo takiego arbuza zerwaliśmy i nie był dojrzały. Podobno jeszcze to musi tutaj być suche, ten ogonek. I wtedy można zrywać i jeszcze fajnie zobaczyć, czy ma takie odleżyny, jakby takie jasne. I to jest też moja porada na zakupy arbuza w sklepie. Im większa ta żółta plama, tym bardziej dojrzały arbuz i większe prawdopodobieństwo, że będzie bardzo smaczny. No i ja też nie dawałam papryk na podpory. I trochę papryk mi się też przez to zmarnowało i tak to wygląda. Tu mam pomidora, był na podporze, ale już nie jest, a niech sobie tak leży. Mi to nie przeszkadza, tutaj nie jest bardzo mokro, nie zgniją raczej te pomidory. Zobaczymy. I tu jest właśnie ten ożarowski, też mi już upadł i on jest przepyszny, przepyszny naprawdę. Tu mam jakąś włoską odmianę i amerykańską, jeszcze ich nie próbowałam. No i dużo chwastów, ale tak jak powiedziałam, ogród naturalny mam w tym roku. Dobra, wyjdziemy teraz ze szklarni. Tu kwiatuszki, astry sobie sama siałam. No i tutaj mam właśnie cukinię, którą chyba zaraz w ogóle wezmę, żeby obiad zrobić. W pojemniku. No zobaczcie, jaka jest różnica. Też było dużo owoców, ale nie takie ogromne. I no i te, no marnie wygląda ta cukinia. Tutaj kolejny pomidor, który się przewrócił. No jest jakiś koktajlowy. I tu kolejna cukinia, to jest taka, o już zmarnował się ten owoc. Taka pasiasta. Tu mam
No też trochę zamieszania, tu mam koper. Ja nie robiłam dużo ogórków małosolnych, bo mieliśmy tak pyszne te ogórki, takie świeże, że nawet nie mieliśmy ochoty na małosolne. I w słoikach mam trochę ogórków, tak, no nie za dużo, bo my aż tak dużo nie jemy ze słoików. Tutaj mam szpinak nowozelandzki, muszę coś z niego zrobić, może placuszki dzisiaj zrobię. On jest fajny, bo on nie przekwita, więc po jakimś tam krótkim czasie tylko po prostu cały czas rośnie, można te listki zbierać. No one są dość małe, więc trzeba się trochę napracować. Tu miałam fasolki, to mam dalej, bo widzicie, jeszcze kwitną, fioletową i zieloną. Nie wiem, co to były za nasiona, bo ja kupowałam nasiona niepnących, a te się pną, więc tylko taki prowizoryczny kij dałam, który się przewraca. No i tak to wygląda. Musiałabym znowu trochę pozbierać ich. Tu mam cebulkę, jakąś dymkę. Ja za każdym razem mówię, że sprawdzę i nigdy nie sprawdzam. No, już nie mam normalnej cebuli, więc z tej korzystam, jeżeli coś tam muszę do obiadu. Tu jeszcze mam trochę fasolki. Tu mam marchewki, ale to tylko tak dla córki do pogryzienia i do zupki. Tu był groszek. Chciałam tutaj zasiać. Nie zasiałam. Jeszcze mogę zasiać. Mogę zasiać szpinak. Teraz taka pogoda jest średnia, więc może to zrobię jeszcze w tym tygodniu. Już szpinak powinien sobie dać radę. No i fasolki, bo my bardzo lubimy, ale już powiem wam, że też się przejedliśmy tymi fasolkami. Tu mam seler i nornica, mi tu szaleje, właśnie musiałam coś z nim zrobić, ale na razie się uspokoiła. Nie wiem właściwie, po co ten seler zasiałam, bo tak jak mówię, tych zup nie robię wiele, ale teraz do tych moich zup wiosennych używam, także nawet się przydaje, ale nie wyszedł za fajny. Fajnie poszedł w liście, ale te korzenie takie słabe. I tu jeszcze resztka to pomidorki z wilków posadzone. Tutaj też jakiś pomidor z wilka posadzony, czy już mi się nie zmieścił. Tu mam kilka owoców. Tu nic prawie nie owocuje. Chyba go już wyrzucę za niedługo i tu te trawy moje włożę, bo on już nie zdąży. One już nie zdążą dojrzeć. Pogoda jest taka średnia. Tu miałam ziemniaki i powiem wam, to były najpyszniejsze ziemniaki, jakie jadłam w worku. Znaczy nie dlatego, że były z worka, tylko dlatego, że były nasze i tak bym chciała wygospodarować kawałek ogródka na w przyszłym roku na ziemniaki, bo po prostu ja tak często zapominam kupić ziemniaków. Muszę sobie też kupić na zapas, ale chodzi o to, że one naprawdę były pyszne, takie swoje. I tutaj mam truskawki i poziomki. Muszę z nimi zrobić porządek, bo już się skończyły. Mam jeszcze poziomki, które zasiałam na początku. No jakoś w lutym siałyśmy z córką. Regina, poziomka, zapamiętajcie sobie. Ogromne są te poziomki. Normalnie jak truskawki. Takie małe truskawki. I owocują. Teraz owocują. Mam je w innej części ogrodu. No, także tak to wygląda. Jest lekki chaos, ale bardzo dużo wyciągnęliśmy z tego ogrodu. Tyle owoców, tyle warzyw, ile już zjedliśmy, ile zaoszczędziliśmy w sumie na kupowaniu ogórków, pomidorów. To jest niesamowite, ile ja obiadów zrobiłam tylko i wyłącznie z naszego ogródka, z produktów z naszego ogródka. No to takie moje marzenie się spełniło. W przyszłym roku na pewno będą zmiany. Już mam swoje obserwacje. Bardzo dużo pracy nas czeka, bo też chcemy ten kącik taki owocowy ogarnąć. No, zobaczymy. W przyszłym roku jeszcze nie będzie idealnie, bo musimy kostkę położyć, musimy zasiać trawę, wyznaczyć miejsca, gdzie mogę coś sadzić. Ale ja jestem mega zadowolona. Uważam, jak na tyle pracy, ile włożyłam w ten ogród, to on naprawdę mi się oddzięczył fajnymi plonami i naprawdę nie zarzucam sobie nic. I chcę wam powiedzieć, że ogród nie musi być idealny, nie musi być równiutki, nie musi być idealnie wyplewiony, żeby dawał naprawdę fajne plony. Wiadomo, że jak nie ma chwastów, te chwasty nie pobierają tej wody tylko i tych substancji odżywczych, no to idzie to w te warzywa, ale ja się starałam plewić tyle, ile mogłam. Pod koniec już sobie odpuściłam, a i tak cieszę się z moich upraw. No trochę pomidory mnie zawiodły, no ale trochę to nie jest moja wina, no bo dostałam je z wirusem, więc one nie owocowały tak jak trzeba, ale na nasze potrzeby wystarczy nam to w zupełności. Mam nadzieję, że taki inny film też wam się spodobał. Dajcie znać, jak tam wasze uprawy, jak tam wasze plony, z czego jesteście najbardziej dumni. Pochwalcie się na grupie Amatorzy Ogródka swoimi plonami. Zajrzyjcie do mnie na Instagram, gdzie tam jest trochę więcej mnie i mojego gotowania, życia. I zapraszam was do następnego filmu, już roślinnego, w czwartek. Pozdrawiam was serdecznie, pa!